Witam na kanale Pocobranie. Franek Golem ze Starym Bristol Rovers. Mecz w Lidze Mistrzów. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać pierwszą pozycję. Budżet na ten sezon jeszcze jest niewykorzystany transferowy. Potem mecz z Manchesterem. Kolejna ciężka przeprawa. Dodatka na ławkę rezerwowych. Ławkę rezerwowych. Ebuj wchodzi za niego. Fulgencja, Macen, Kendi, Grabara, Bida, Praszelik. Ok, niech Bida z Praszelikiem rozpoczną to spotkanie. Martinowicz na ławce rezerwowych. Bida ostatnio bardzo fajnie rozgrywał spotkania w lidze, więc no, niech dostanie szansę pokazania się w meczu Ligi Mistrzów. I rozpoczęliśmy spotkanie. Lewin. Grabara. Pierwsza interwencja jest ważna dla bramkarza w meczu. Valencia. Próbował odzyskać piłkę. Teraz się świetnie Grabara wychodzi do piłki. Szybkie wznowienie, ale było. Oj, tam było gorąco pod bramką zawodników Bristol Rovers. Błąd przy tym wznowieniu piłki. Zagrana piłka od razu do Praszelika. Praszelik na wyprzedzenie do Bidy. Bida. Tutaj próbował w uliczkę zagrać do Alena. Niestety piłkarze. Przeciwnika przejęli piłkę, ale teraz świetnie, ale aj, mogło być to bramka. Bardzo dobra akcja zawodników Bristol Rovers. Praszelik. Praszelik szuka sobie miejsca do oddania strzału. Niestety musimy zadowolić się rzutem rożnym. Jeszcze raz Praszelik będzie miał okazję, czy wykorzysta swoje umiejętności driblingu. Tak jest, próbuje. Jeszcze tutaj Norbun przymierza. No, niestety muszą wycofać się z tym atakiem piłkarze Bristol Rovers, zbudować jeszcze raz akcję od nowa. Norbun, teraz świetna piłka do Alena. Allen i no, minimalnie nad poprzeczką przenosi piłkę. Dobrze, teraz piłkarze Bristol Rovers wyblokowali ten atak drużyny z Niemiec, Hoffenheim. Norbun. Szukają cały czas pozycji do oddania strzału. Próbują tutaj namieszać pod polem karnym drużynę przeciwnej. Piłkarze Bristol Rovers niestety na razie nie udaje się. Nie udaje się zamienić tych akcji na bramkę. Normu. Allen. Allen ma sporo miejsca. Norbun. Jest Praszelik, no i znowu wyblokowany, ale tam chyba była pozycja spalona. Ej, brakło milimetrów, żeby sięgnąć tą piłkę i skierować ją w stronę bramki.
Na razie wydaje się, że Bristol Rovers prowadzi w tych akcjach ofensywnych, że to spotkanie jest pod dyktando drużyny z Bristolu, aczkolwiek może się okazać, że to drużyna przeciwna zdobędzie bramkę z łatwością, teraz właśnie podchodząc pod bramkę strzeżoną przez Grabarę. 1-0, 39 minuta. I trzeba odrabiać straty. Grabara wyskoczył wysoko. Szybkie wznowienie. Czy tym razem to będzie dobra decyzja? No, niestety, nie najlepsza decyzja naszego bramkarza. Tomkinson wraca po piłkę Bui. Sędzia kończy pierwszą połowę. Medi. Norbum. Fulgencio jest bita. I mamy 1-1. 49 minuta. Remisujemy. Na ten moment jest sporo czasu, by wygrać to spotkanie. Postawienie na bidę w tym meczu to była bardzo dobra decyzja. 56 minuta, prowadzimy 2-1. Bida zdobyła kolejną bramkę. Bida, kolejny raz zbiera się Bida do ataku. Ebui wyszedł za pleców Fulgencio, niestety traci piłkę na rzecz piłkarzy TSG Hoffenheim. Ładny ślizg. Raum rozpędza się na skrzydle. Fulgencio będzie asekurował Ebui. Szykuje się Rał do dośrodkowania. Bez większych problemów minął Fulgencio. Na szczęście udaje się piłkarzom Bristol Rovers wyjść z opresji wraz z Normą. Dobrze bita. Fulgencio wraca na swoją nominalną pozycję. Dośrodkowanie. Praszelik. No i była to okazja na zdobycie kolejnej bramki. Znajdzie Bida, będzie Martinowicz za Fulgencio i Baranie. Wydaje mi się, że zostanie Hammer za Alena i Morris za Morris za Walencję. Na ten moment dwie zmiany nam wystarczą. Bui. Praszelik i mamy 3-1, 84 minuta. Praszelik podwyższa prowadzenie. Raczej jesteśmy spokojni o wygraną.
Dlaczego tak mówię? Wiem, że w niektórych meczach no, raczej jestem sceptycznie nastawiony do takich pojedynków, aczkolwiek wydaje mi się, że kontrolujemy to spotkanie. Jesteśmy w dobrej dyspozycji dzisiaj i wydaje mi się, że bez większych problemów dowiedziemy to zwycięstwo do końca. Druga połowa jest na plus dla piłkarzy. Dla piłkarzy Bristol Rovers. Hammer, ucieka tam Martinowicz. Aj, Hammer poszedł na żywioł, próbował minąć jeszcze jednego obrońcę. Byłby sam na sam z bramkarzem możliwe, ale tutaj na szczęście piłkarze niemieccy zachowali krew drużyny niemieckiej. Grabara. Kennedy. Madsen. Piłka do Hammera. Hammer jest Valencia. Świetnie przejęli w futbolówkę piłkarze Bristol Rovers i tutaj udało się wytrącić Valencię spod gry. Haller. Grabara broni i dalekie wybicie Walencji. Mamy 3-1. Czy możemy już świętować awans, czy raczej jeszcze nie? Ciekawe, jakie środki spłyną po awansie. Niby Tomkinson 6-1, 6-2 obrona, 6-4. Słucha bardzo słabiutko, a jednak Grabara, dobre spotkanie, a jednak no, statystyki mówią same za siebie. Prowadziliśmy to spotkanie. Pierwsza połowa słaba, a już kolejne w dobrym tonie. Oby tak dalej. Oby forma z Ligi Mistrzów przerodziła się na zwycięstwa w lidze. Za Porto Roma. No to ta Roma. Salzburg byłby. Okej, Red Bull. No z Juventusem nie chciałbym się mierzyć, z Barceloną tym bardziej, więc no zobaczymy. Manchester United to byłby najgorszy wybór. No ciekawe jak to się zakończy. Ej, jestem ciekaw, jaką kwotę otrzymamy po awansie z grupy i po wyjściu z grupy z Belgia. Odrzucamy oczywiście. Mówię jeszcze teraz, na ten moment zastanawiałbym się nad przyjęciem oferty reprezentacji Anglii i Polski. Anglii, Polski, zobaczmy, jakie oferty pracy są na ten moment na rynku. Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Leeds United, Liverpool, Manchester. Tylko liga angielska, nie wiem, Barcelona nawet chętnie mnie zatrudniła i Real Madrid. No tutaj Minicjusza chętnie bym miał w swoim zespole. Ruszamy w takim razie na mecz z Manchesterem. Grał najmocniejszy skład, przegrał. Zastanawiam się. Dobra, zagramy rezerwowym składem. Westbrook Finlay zamiast Hammera. Papel. Anderson, Zedatka, Tomkinson tutaj, oczywiście Meleke,
No może Alho, Madsen, Clark. No Silva będzie na rezerwie. Kinsella. Kinsella, Kinsella. Morris, Kinsella. Harrison, Martinowicz. Widziałbym Balde w końcu. W końcu Balde. I tutaj może Kinsella. I jeszcze brakuje Letisza. I zagra Barę Buka. Barra. Znam się nad Itonem. Ale może i Barra nie będzie takim złym wyborem. Zapraszam Was na mecz z Manchesterem. Widzicie, troszkę eksperymentalny skład. Musimy wygrywać, ale pamiętajmy, że czasem takie zmiany nie są najgorsze. Czasem nie są takie najgorsze zmiany. Stara kadra, no, ze starej kadry Westbrook. Jeszcze Jakola by się przydał, ale nie wiem, czy wolę mieć pewniejszego Bułkę na bramce niż Jakola, który no, ma dobre wyjścia, aczkolwiek wydaje mi się, że już nie jest tak dobry jak kiedyś. No i tutaj praktycznie cały przód to jest stara gwardia. Oprócz Martinowicza, to jakby Collins był, no to wtedy można by powiedzieć, że mamy zawodników całkowicie ze starej gwardii. Obrona troszkę przebudowana, ale jest Alho, jest Clark, jest Bułka, no to tutaj nowym zawodnikiem jest Alho. Będziemy widzieli, jak tutaj piłkarze Mr. Rovers sobie radzą. Dobre podanie, teraz świetnie wyprowadzili tą akcję piłkarze Risto Rovers. Westbrook już zaczął swój taniec, ale jest na nieszczęście przechwycona piłka przez zawodników Manchesteru. Dobra teraz piłka do Bułki. Letisz, no lekkie słońce. Mogą mieć piłkarze problemy. Teraz dobrze Bułka wychodzi. No i na szczęście obok bramki, no na pewno były lekkie problemy piłkarzy Manchesteru dzięki temu wyjściu. Oj, błędy po stronie obrony. 250 meczów rozegrał Franek Koller. No, dość ciekawie. To jest jubileusz i oby go piłkarze nie zepsuli. 1-0. Anderson. Nawet 2-0. Rozklepali nas jak dzieci na podwórku. Jak kotlety schabowe w niedzielę. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest 2-0. Mam nadzieję, że nie będzie nam się ciężko podnieść z tej porażki. Chyba kogoś trzeba tutaj z zawodników wyciągnąć z drużyny Manchesteru. No naprawdę no, mocna kadra. 3-0. 23 minuta, 24 minuta, przegrywamy już 3-0. Manchester United, no to są naprawdę no, drużyna, z którą ciężko nam się rywalizuje. Westbrook, może za dużo jest kombinatorstwa po stronie piłkarzy Bristol Rovers. Ajajajaj, był blisko Martinowicz zdobycia pierwszej bramki dla drużyny Bristol Rovers. No musimy zdobyć przynajmniej jedną bramkę w tej połowie, bo potem trzy bramki ciężko będzie dołożyć piłkarzom Bristol Rovers. Teraz Alho. Dobra piłka Alho, jest Harrison,
Jedno kółeczko Harrisona, drugie i gubi futbolówkę. No tak nie powinno być, tak nie powinno być. A na ławce rezerwowych przecież jest tylko Balde, który no, nie jest jakimś strzelcem wyborowym. Papę wraca po piłkę, lewy pomocnik, Meleke. Piłkę, podanie, które omija zawodników Manchesteru, teraz Westbrook, no i De Gea bez problemów radzi sobie z tym strzałem. Westbrook, Hernandez, Meleke, tym razem lepszy okazał się piłkarz Bristol Rovers, Anderson, czeka na obieg Alejo. Do podania do Alejandro, ale daleko, daleko nie zagrali tej piłki. Jest Anderson, świetnie. Ajajaj, faulowany Anderson. No i tutaj żółta kartka dla Fernandesa, nie Alexle. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Daleko bita piłka. Mamy bramkę 3-1, 44 minuta, pięknie rozegrali do piłkarze Bristol Rovers. Zobaczcie jeszcze raz tą akcję, naprawdę majstersztyk w rozegraniu, pierwsza bramka Harrisona w tym spotkaniu, ale naprawdę warto zobaczyć to rozegranie, przerzut piłki na drugą stronę, świetnie, świetnie to naprawdę zrobili zawodnicy Bristol Rovers. No i teraz Harrison miał być zmieniony przez Baldea. Tutaj możliwe, że zostanie na placu boju z jedną bramką. Jego akcje poszły w górę. Szybko Manchester United ułożył sobie to spotkanie pod siebie. Alejo. Teraz Westbrook. Piłka na drugą stronę, jest Clark, Papę, w końcu Papę, Harrison i De Gea broni, Westbrook Hammer, no jeszcze nie czas na zmiany. Finlay i mamy kolejny rzut rożny. Kolejny rzut rożny i kolejną bramkę. 52 minuta, Finlay zdobywa gola po rzucie rożnym. Piękna bramka, piękne. No a tutaj naprawdę zobaczymy, czy Kinsella by nie wrzucał Westbrooka. Może by to ożywiło drugą linię. Clark, 55 minuta, faulowany Clark, tak jest, jest żółty kartonik, schodzi Westbrook, no i teraz musimy się zastanowić, jak rozegrać tą piłkę. Piłka do Alejo. Alejo wychodzi. Jajajajaj. I tutaj myli się Martinović. Kinsella poduje. Ale jak widzicie, druga połowa i ten końcówka pierwszej połowy należy do drużyny raczej. Oj, teraz błąd, Alejo musi wracać. Nasz prawy obrońca
Reprezentant Finlandii. Musi wracać. Dobre rozkrycie. Udało się odzyskać szybko panowanie nad piłką. Dobrze Kinsella. Jest Martinowicz. Walczy o piłkę Martinowicz. No niestety na plecach. Radzi sobie tutaj. Grabara. Wprowadzimy za Andersona, wprowadzimy Ibarę. To będzie piłka, który może ożywi tą prawą stronę. Anderson nie rozegrał tego spotkania, ale też nie najlepsze. Kolejny rzut rożny. Letisz. Piłka do Martinowicza. Martinowicz jest Finlay. Aj, i obrońcy no, tym razem bez większych kłopotów wyblokowali ten atak. Mamy 4-2. No niestety. Będziemy musieli w tym meczu uznać wyższość drużyny Manchesteru United. Wejdzie Balde na ostatnie 10 minut. No szkoda. Była szansa na remis, była szansa na ten jeden punkt. Ale teraz czuję, że nie będziemy w stanie odrobić tego. Alcho, na spalone. Zbyt łatwo podchodzą piłkarze Manchesteru pod naszą bramkę. Zbyt łatwo kreują grę. Letisz. To nie jest wynik oczywiście dla Manchesteru. No, bierzemy to na klatę. Mam nadzieję, że te wyniki nie sprawią, że zostanę zwolniony z klubu Bristol Rovers. No, nie jest najlepiej. Sama Liga Mistrzów może nas nie obronić. To jest kolejna porażka. Mamy 14, 15 pozycję. Musimy w końcu wziąć się za wygrywanie, bo tutaj staliśmy coraz bliżej strefy spadkowej, a uciekają nam drużyny z czołowych miejsc. Nie jest dobrze. Będziemy potrzebowali wzmocnień. Mam nadzieję, że za niedługo takie wzmocnienia przyjdą. Mamy w ogóle w puli 32 miliony. Patrzmy, jak to wygląda na tym rynku transferu. Denwyer akurat nie, ale interesuje mnie 4 miliony. Tutaj bylibyśmy w stanie Plasvicia kupić. Też Imbe też nie byłby złym wyborem. Jeszcze popatrzmy, jak to wygląda.
Olise. 39 milionów. 50-72 byłby do kupienia. No, ciężko to na razie będzie zrobić, żeby ten zawodnik tego pokroju wylądował u nas w klubie. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. No będziemy szukać wzmocnień. Zachęcam do oglądania, do subskrybowania. Mam nadzieję, że podoba Wam się kolejny odcinek Pasa Grania. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się. Cześć.